Kochani, 2000 lat temu Jezus Chrystus został przybity do krzyża za twoje i za moje występki, za twoje i za moje grzechy. Nieważne, jakim człowiekiem jesteś, nieważne, w jakim miejscu swojego życia jesteś, wiedz, że Jezus Chrystus 2000 lat temu został przybity do krzyża również za ciebie. I teraz pytanie, czy to dla ciebie coś znaczy, czy przechodzisz teraz obojętnie? A chcę ci powiedzieć, że ta prawda jedynie może ciebie zbawić, bo Jezus Chrystus nie umarł na tym krzyżu, lecz zmartwychwstał trzeciego dnia w ciele i siedzi po prawicy Boga Ojca. I możesz dzisiaj oddać Mu swoje życie. To jest jedyny człowiek, który wstał z martwych i jedyny człowiek, który poszedł na krzyż za ciebie i za mnie. W moje i twoje miejsce On został przybity. Jego święta krew została przelana. Szedł na Golgotę, nie otwierając swoich ust, po to, abym ja i ty mógł dzisiaj żyć i abyśmy mogli mieć życie wieczne. Ponieważ ten świat, ta ziemia zostanie spalona, ta kula grzechu będzie unicestwiona i ty dzisiaj możesz się ratować, przyjmując tą prawdę, tą prostą prawdę. Ewangelia jest prosta i Ewangelia się nie zmienia. Jezus Chrystus oddał swoje życie za ciebie. Tylko pytanie, czy ty oddałeś swoje życie Jemu? Czy pociąga ciebie świat? Ale chcę ci powiedzieć, że ten świat i wszystko, co jest na tym świecie, nie wypełni tej pustki, którą masz w sobie. I nieważne, czym byś chciał tą pustkę zapełnić, nie jesteś w stanie. Tylko On, tylko Duch Święty może wypełnić tą pustkę. I dzisiaj możesz zostać wypełniony Duchem Świętym. Możesz narodzić się na nowo. Chcę ci powiedzieć, że przychodząc na ten świat, stajesz się od razu grzesznikiem. Twój duch obumiera przez grzech, którego dostąpili się pierwsi ludzie. I chcę ci powiedzieć, że jako jedyny człowiek, przedstawiciel ludzkości, Jezus Chrystus, wypełnił prawo. Całe prawo mojżeszowe, które zostało dane ludziom. I ludzie nie mogli wypełnić tego prawa, ale przez to prawo grzech się uwidocznił. Bo skąd byśmy wiedzieli, że grzech jest grzechem, jeżeli by nie przyszło prawo? Prawo mówi: nie pożądaj. Jeżeli ty pożądasz w swoim sercu, nieważne jakkolwiek, Jezus powiedział tak: jeżeli tylko patrzysz na niewiastę i pożądasz ją w swoim sercu, już popełniasz grzech. I być może nie popełniłeś się takiego grzechu jak ja, nie nagrzeszyłeś tyle co ja, ale wystarczy, że tylko spojrzysz pożądliwie na kobietę i już grzeszysz. I żaden człowiek nie jest w stanie żyć w inny sposób. Ale chcę ci powiedzieć, że Jezus darował tobie twoje grzechy. On wymazał wszystkie twoje winy, przybiwszy je do krzyża. Raz na zawsze, jeżeli oddasz Mu swoje życie, jeżeli oddasz życie Jezusowi i narodzisz się na nowo, Bóg patrzy na ciebie tak, jakbyś nigdy tych grzechów nie popełnił. Co więcej, nigdy nie wspomni ci twoich grzechów. Taki jest Bóg. I chcę ci powiedzieć, że masz szansę. Póki jest to, co nazywa się dzisiaj, w dniu dzisiejszym, nie wiadomo, dzisiaj może wrócić Pan Jezus. I chcę ci powiedzieć, że możesz oddać Mu swoje życie, bo inaczej Jezus powiedział, że kto nie uwierzy, będzie potępiony. Chcę ci powiedzieć definicję potępienia. Potępienie to jest uznać kogoś za winnego i skazać kogoś na karę wiecznego piekła. I chcę ci powiedzieć, że Jezus przyszedł po to, aby cię zbawić, nie po to, aby cię potępić. Ale ty dzisiaj decydujesz, co wybierasz. I dzisiaj masz wybór.
zostawią cię z tym wyborem i chcę ci powiedzieć, że tylko Jezus może wyrwać cię ze śmierci i przenieść do życia, z ciemności do światłości. Ja byłem człowiekiem, który żył w ciemności. W 2012 roku w więzieniu, gdy pewien człowiek powiedział mi o Jezusie, zastanowiłem się w swoim sercu i zobaczyłem, że ja nie żyję kompletnie z Bogiem. Nie wierzyłem kompletnie w Boga, a jeżeli miałem jakieś pojęcie o Bogu, to miałem do Niego nienawiść, dlatego że mój ojciec był alkoholikiem i kryminalistą i żyłem w patologicznej rodzinie. Mój ojciec 20 lat przesiedział w różnych więzieniach, całe życie pił alkohol. I chcę ci powiedzieć, że ja swojemu tacie wybaczyłem, być może ty chodzisz w nieprzebaczeniu i masz do kogoś żal w swoim sercu. Chcę ci powiedzieć, że żal prowadzi do śmierci. Ale chcę ci powiedzieć, że jeżeli chcesz wybaczyć komuś, to wybacz człowiekowi, bo za każdego człowieka Jezus umarł i zmartwychwstał. Ja wybaczyłem mojemu tacie, ponieważ Jezus jemu wybaczył. I chcę ci powiedzieć, że nieważne co przeżyłeś, nieważne w jakim domu dorastałeś, potrzebujesz zbawienia. I chcę ci powiedzieć, że najbardziej zranionym człowiekiem tutaj na ziemi Jezus był. On wiele wycierpiał. Twoje cierpienie jest niczym w porównaniu z tym, co wycierpiał Jezus. I ja to zrozumiałem, że to, co ja przeżyłem w swoim życiu, to jest nic. I przestałem w ogóle o tym myśleć, ponieważ narodziłem się na nowo i zacząłem wywyższać to, co zrobił Jezus. A On zrobił coś najpotężniejszego. Człowiek, który nie miał w ogóle grzechu, który był niewinny, poszedł na krzyż za ciebie i za mnie. Chcę ci powiedzieć, że dla mnie wiele to znaczy i wiele może to znaczyć dla ciebie. Nie musisz dzisiaj przechodzić obojętny. I chciałbym ci życzyć dzisiaj, teraz, żebyś mógł osobiście spotkać się z Jezusem. A żebyś mógł osobiście spotkać się z Jezusem, wystarczy, że wezwiesz Jego imienia. Szczerze w swoim sercu uwierzysz, że On umarł za twoje grzechy, zmartwychwstał i uczynisz Go swoim Panem i Zbawicielem. Póki jest to, co nazywa się dzisiaj, masz czas. Nie zatwardzaj swojego serca. Nie bądź obojętny na te słowa, na słowa prawdy. Jezus jest jedyną drogą do Ojca. Chcę ci powiedzieć, że nie ma innej drogi. Jest droga. Jest jedna droga jeszcze, o której mówi Biblia, która wydaje się słuszna człowiekowi, ale w konsekwencji prowadzi do śmierci. I być może jesteś na takiej drodze. Układa ci się w życiu. Osiągasz jakiś cel, jakieś sukcesy, ale chcę ci powiedzieć, że to nie jest droga do życia. Ona wydaje się słuszna na pozór, ale w konsekwencji prowadzi do śmierci. Nic z tego świata nie zabierzesz. Więc oddaj życie Jezusowi i żyj dla Niego, bo to jest jedyne, co możesz zrobić dobrego. Jedyne dobra decyzja. Ponieważ każdy człowiek, który nie oddał życia Jezusowi, jest egoistyczny, egocentrykiem. I to twoje ego, ten stary człowiek, musi umrzeć w tobie i musisz narodzić się na nowo. Tak jak powiedział Jezus. I każdy człowiek musi narodzić się na nowo, bo kto nie narodzi się na nowo, nie może ujrzeć Królestwa Niebieskiego. Chcę się zostawić dzisiaj z tym, co tutaj zostało powiedziane. Jeżeli chciałbyś teraz pojednać się z Bogiem, oddać życie Jezusowi, podejdź tutaj proszę, nie wstydź się. Stracz twarz. Jezus powiedział, kto chce, pójść za mną, niech się zawsze samego siebie. Nie bój się stracić twarzy, że ktoś pomyśli o tobie, że jesteś jakiś inny. A właśnie bądź inny. Bo ja jestem inny, bo Bóg jest inny. Bóg jest święty, a święty to znaczy inny. Bóg nie myśli w takich kategoriach jak my, jak ludzie. Boży porządek to nie jest tutaj ten porządek. Chcę ci powiedzieć, że dzisiaj możesz przyjść do Jezusa, że On 2000 lat temu przelał swoją świętą krew po to, abyś ty dzisiaj mógł żyć. I proszę cię, nie przechodź teraz obojętny na te słowa.
tylko zastanów się w swoim sercu, czy to jest prawda. Jeżeli nie dowierzasz, to powiedz: Jezus, jeżeli to prawda, objaw mi siebie, ponieważ ja żyję kompletnie bez Ciebie i w ogóle mi na Tobie nie zależy i nie obchodzi mnie to, co Ty zrobiłeś. Ale nie chcę tak, bo gdzieś jakaś część we mnie, moje wnętrze pragnie Ciebie, bo wiem, że tak jest, bo każdy człowiek pragnie Boga. Każdy człowiek tęskni za tatą. Jesteśmy osieroceni na tej ziemi. Jesteśmy jak owce bez pasterza. Ale dzisiaj możesz nawrócić się do Jezusa. Możesz oddać Mu swoje życie.